Ja w sensie jeszcze nie jestem gotowa, już was zacznę nagrywać, bo nigdy nie wiadomo, co się z nami może wydarzyć. Kendrick stanął Hobsonkowi. Oj, no teraz dobry, Boże, cokolwiek. Już naprawdę całą rodzinę wyprowadziłam. Ludzie niekoniecznie pałali do ciebie jakimś tam ciepłym uczuciem po odcinku z rapem, ale na przykład jak wrzucałam już odcinek z wokalistami, to są pytania, gdzie jest koleś od mostów. A bo ja też taki tekst ułożyłem, nie znając tych tam pseudo raperów. No. No i okazało się, że jakąś tak, że nie zrozumiałem w ogóle, co któryś z nich miał na myśli, bo nie będę przy dziecku mówił, jakie, co to tam był za tekst, ale był kompletnie bezsensowny, kompletnie. No i okazało się, że źle go zrozumiałem, nadal jest kompletnie bezsensowny, ale w innym sensie. Zostaw ten guzik, bo to jest tu... On ma być... Zobacz, tu. A właśnie a propos make-upu, to make-up będzie dopiero jak będzie 5000 komentarzy. Siana. Dynamiczna taka, no, bardzo piękna. Po tatusiu. Ja piłkę kopałem, Wiktoria kopała, mamy brzuch od środka. Czy macie jeszcze coś ciekawego do powiedzenia? Ja na pewno, ale Antek to nie szczególnie. Aneczko, masz piękną sukieneczkę. Dziękuję bardzo. Ty również tak. Nie, ale naprawdę. A ty taka nie, proszę. Nie cukrujcie, nie cukrujcie. O, tak, widzisz, a taki miły człowiek się wydaje. Mimo, że Pepa jest dla maluchów, to ona już. Nie dla. Dla ciebie jest Pepa? Dobra. Ja jestem dzieckiem, ty ojcem. Zapytamy się mamy. A dla old boy coś będzie takich starszych trochę? Gorąco. O, mam tę moc! Mam tę moc, będzie! Będzie! Mój malutki. Dobra, koniec tego pajacowania. Zamiast przycisku to powinno być zabliczki. Idę. Pierwsza. Daję 10. Też. Aż ich stres. No to daj. Słuchaj, zawsze to szło w drugą stronę. Czy nie mógłbyś wrócić do tych starych czasów? Właśnie, dlaczego tak się dzieje, że już nie dostaję pieniążku? Do tego się... Daj powiedzieć. Królowna Śnieżka. No już to było. Dzień Ojca Wiktorii w kalendarzu u wszystkich. W moim bucie jest wąż. Co, jaka może być bajka z kozą, Nela? Koza Pepa. Możemy zacząć od początku, bo on nie zrozumiał, o czym jest dzisiejszy odcinek. Zostajesz ty jeszcze, kibic czy Zala się nie. Żebyś się nie zdziwiła. Jesteś tylko zabawką. Ja w tych komediach lat 80. To wiem. To. To dzięki tacie wygrałem, ponieważ była to główna treść w telewizji. No, no. Pozdrawiamy Tulisia. Ja miałem wtedy jakieś 9 lat, a tata 30 ileś, także ja nie wiem, co tu jest swojego, czy kto miał większą głupawkę. Tata miał wtedy 30 lat. No, no więcej, bo ty ile teraz masz? Dobra, trzeba z tym gadać już. Nie chcę tego. Gimby nie znają. Skąd to? Chodziłeś do gimnazjum? Nie, ja tak. Od 15 latki bluję. Kogo chcesz czarować, skoro serce masz na wierzchu, już straciłaś głowę, dostrzegamy to, Nie znasz tego? Mamy punkty, Nelo. Czy to ważne, i tak nie będziesz znał. Okej, dawaj. No. Znaczy nie, to do taty, bro. Dawaj. To do taty. Proszę o kolejny kawałek. Ty trucha we mnie masz. No ja śpiewał nie będę. Ja kiedyś myślałam, że szachy to samo co warcaby i chciałam się zapisać na turniej szachowy. Elza i Anna, no pewnie ulepimy dziś bałwana. Albo zrobimy coś innego. Nie wiem, Bambi? Nie. To był dobry strzał, tylko wyraz twojej twarzy. Nie wiem, Bambi? Nie, przechodzimy do... Nie, to nie było Bambi. Ale poczekaj, ale się śmiejesz ze mnie? Rozbawiam cię? Nie mam dosyć tego, po prostu jak nie matka, to ojciec, to wszyscy są jacyś dziwni w tej rodzinie. Oglądane wielokrotnie, no i z dziećmi i bez dzieci też. Boże!
Nie. Wytniemy to. Tu no, palce były nie. moje, no. Tak, jeszcze tutaj na całym, no jasne, na pewno. Nie. Poproszę o powtórkę. Slow-mo będzie. Przypomnijmy, ile Robson ma punktów? 3. A ile ma Dagoszka? 15. Dziękuję, dziękuję. Gratuluję panu. Tak, gratuluję. Ale to ten razy wiek mnożymy, to zobaczymy jak sumarycznie wyjdzie. No to może nie będzie źle. To na pewno już będę przegrał. Nie, nie skleiło się, czekaj. Jeszcze raz. Nie! Co? Jeszcze raz. Lion sleep tonight. Odklikła. Ja mam 16. Krótkie zdanie. Ja mam 16, ty 43, także jednak dobrze sobie poradziłeś. No bo jednak już w twoim wieku ludzie czasami zapominają niektóre rzeczy. No. No w moim wieku to już tylko czekają. Miłość, miłość. Wokół nas. Spokojną, jasną noc, nareszcie świat zaczyna w zgodzie żyć. Super odcinek, bardzo dziękujemy. Wzruszający moment, tak samo na Królowie. O, co żeście mnie do babci zabrali. Pamiętasz, to się babcia zdenerwowała i powiedziała, że co byście mi za bajkę dali? Że ona mi to włączyła, ja nie mogłam przestać płakać. Ale... Krótkie zdania. Ale to wszystko będzie wycięte. Krótkie zdania, krótko, treściwie, spokojnie, nie denerwuj się. I tak cię kocham, naprawdę. Hanna Barbera, tak? Nie, nie. Hanna Barbera to jest nie. wytwórnia. Hanna Montana. Hanna Montana, o właśnie. Hanna Montana, tak. I tak kiedyś... Taka blondynka. Tak, i powiedziałbym kiedyś, że nie ogląda Hanna Montana. A jej ojciec grał na gitarze. Tak, dokładnie, to był ten serial. I powiedziałbym, że nie ogląda tego serialu, po czym któregoś nie zeszłam na dół i oglądał. Bardzo miły odcinek. Tak, tak, zaznam czasem. Z kamieniny. Pa, pa, pa. Z kamieniny. Pa, pa, pa. Dobrze, Tagusiu, pardon. Starczy, już starczy. No to czemu gadać jeszcze, no? Przecież i tak ciebie nie będzie w tym odcinku. Będzie... Nie, będę miał taką opaskę na oczach, czarną. I głos taki jak baca. Rysiek cebula. O, program uwagi. A co się stało? Co się stało? O, tak, tak. Taki głos znaczy. To się ciągle nagrywa? A, do mnie 0-0. No dobra. Tak się przyzwyczaiłem. Ja się w ogóle bardzo cieszę, że przyszedłeś ze mną i bardzo ci dziękuję. No, ale ja wam dziękuję za zaproszenie, naprawdę. To mi. Było to mi. Przesympatycznie. Moi drodzy, udostępniajcie na Instagramie i na Facebooku. Nie, na Facebooku jeszcze raz. Patronite, zajrzyj. Koniecznie. Przestałam słuchać już tam z 15 minut temu.